Czy byliście kiedyś na alei Jana Pawła II? Jeżeli mieszkacie w Warszawie, to te pytanie właściwie jest bez sensu, bo to jest centrum Warszawy. Tam się nie da nie przejechać. Jakkolwiek, zresztą ona się ciągnie przez dużą część Warszawy, a nie tylko w centrum. Więc mniejsza z tym. Witam Was tutaj, cześć wznąż. I zapraszam Was na nowy odcinek, po prostu taki odcinek na temat inwestycji w Warszawie, a dzisiejszą inwestycją, którą się zajmiemy, jest właśnie przebudowa Alei Jana Pawła II. Jest to krótka przebudowa, bo od ulicy Świętokrzyskiej Prostej do ulicy Nowogrodzkiej z przebudową na 40-latka, co jest ważne. Więc nie jest to dużo, ale jednak dosyć dużo ciekawych rzeczy, szczególnie dla mnie, bo ja tam mam parę ważnych miejsc po drodze. Zresztą dla Was też pewnie będzie zmiana jak przejścia dla pieszych w niektórych ciekawych rejonach, ale żebym się nie wygadał przed Sykutem. Łączymy się z Sykutem, który znajduje się na alei Jana Pawła II. Halo, halo. Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Jakub Sykut. Znajdujemy się aktualnie na alei Jana Pawła II, która jest w przebudowie. Zostanie usunięty buspas, powstaną pasy zieleni, krzewy, drzewa. Z dwóch stron powstaną drogi rowerowe oraz, co najważniejsze według mnie, rondo 40-latka uzyska przejścia dla pieszych. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, Jakub Sykut. No i dokładnie tak jak właśnie mówił Sykut, znajdą się przejścia dla pieszych na rondzie 40-latka, ale po kolei. To tak, po pierwsze, co nam tutaj powstanie? Powstanie nam 1,5 km chodników po obydwu stronach, co jest zaletą oczywiście, wiadomo, nowe chodniki ładniejsze, szczególnie, że po stronie tej od Złotych Tarasów w niektórych terenach ten chodnik, nie powiem jakie rejony i czasy mógł pamiętać. Więcej przejść dla pieszych, oczywiście likwidacja barier, przejścia dla pieszych, o tym za chwilę, budowa 1 km drogi dla rowerów. I tu jest napisane, że po obydwu stronach ulicy. Ale od razu rozwieję Wam wszelkie wątpliwości. Droga rowerowa po stronie, umówmy się, będę nerwać, po stronie od Złotych Tarasów i po stronie od WKD. Możecie zobaczyć, jak to wygląda mniej więcej. No to po stronie od Złotych Tarasów ta ścieżka rowerowa będzie się ciągnąć od ronda ONZ do Złotych Tarasów, a konkretnie do Złotej i po przejeździe będzie przejście dla pieszych i ścieżka rowerowa na przejście dla pieszych, a potem jest koniec i pewnie będzie współdzielna droga dla pieszych i rowerów tam dalej do ronda 40-latki, ale tu chodzi głównie o to, żeby był dojazd właśnie do Złotych Tarasów, gdzie też z tego wspomnienia jakieś tam parkingi będą dla rowerów czy coś takiego i ogólnie przed tym wejściem bocznym, nie pamiętam przez jaki sklep tam się wchodzi, ale to jest jedna z tych wejść bocznych do Złotych Tarasów. Będą też ładne krzaczki dookoła tego, więc będzie przyjemnie. Więc tutaj ta ścieżka nie dochodzi do 40-latka, natomiast po drugiej stronie ta ścieżka jest już dłuższa, pociągnie się po całości przebudowy, bo od ronda ONZ i właściwie prawie cały czas w linii prostej jak w twarz strzelił, gdzie nawet na mapie, na tym planie jak patrzymy sobie, tak, mamy ładne zdjęcia z dana, ale czasami też plan trzeba pokazać. Widzimy, że jest prosto jak twarz strzelił przez Warso. I oni tutaj już wzięli pod uwagę, że Warso jest gotowe i ten plan budowy tam można go przesunąć i go nie ma. Nie wiem jak to będzie oddane, bo z tego co kojarzę, Warso jeszcze będzie dłużej budowane niż przebudowywana aleja, chociaż mogę się mylić. I to byłoby najlepszą nowiną. To się z tego co pamiętam, mają skończyć budowę do końca roku Warso. Jakoś tak, ale ja jestem chyba zbyt dobrym optymistą, jak mi się wydaje. No tak czy siak. Jedyne co mi się nie podoba właśnie przy Warso, przy tych ścieżkach rowerowych i pieszych, to jest to, że nie ma wyjścia z Warszawa Centralna, podziemnego. Bo nie wiem czy kojarzycie, to było dawno temu, naprawdę, zanim jeszcze Warso budowali, czyli nie pamiętam już tego nawet, w sensie 3-4 lata temu, jak było właśnie kiedyś tam Warszawa Centralna, było wyjście na ulicę Chmielną z właśnie przejścia podziemnego, co było bardzo dużym plusem, bo było wyjście podziemne, w sensie z podziemi, na tą stronę Jana Pawła. Aktualnie w tym projekcie go nie widzę. Jest jedna nadzieja, że on tutaj powstanie. Może będzie jakieś wyjście przez Warso, w sensie, że będzie się wychodzić tam albo przez budynek, albo gdzieś będzie w budynku, ale na zewnątrz. Nie wiem jak to będzie, mam nadzieję, że go nie zlikwidowali, bo akurat to bardzo, bardzo przydatna była część po tej stronie, żeby nie iść do WKD i tam schodzić. No i dalej, tutaj nie ma niestety wysokości pokazanej, bo tam aktualnie teraz jest takie wielkie podwyższenie, ale z tego co mi się wydaje będzie jakoś to zrównane z ziemią i będzie po prostu jechać rowerem do ronda 40-latka i tutaj
dla osób, które było tam parę razy, a nawet więcej niż parę razy, jest nagle wielki wybuch, a mianowicie widzimy, że cała ta inwestycja, właściwie całe to rondo, będą przejścia dla pieszych. Akurat z tej lokalizacji będzie można pójść w obydwie strony, bo albo w jedną, albo w drugą właściwie. Czyli, w skrócie, żeby już nie ogólniać, możemy przejść przez Aleję na Pawła II lub przez Aleje Jerozolimskie. To jest dużą zaletą, z tym, że przez Jana Pawła jest tylko zwykłych przejść dla pieszych bez zawodowego, ale da się dojść na przystanki tramwajowe w kierunku Wola i Mokotów. To jest dużą zaletą, bo tam nie było wind, więc osoby niepełnosprawne z dworca centralnego no miały problem, żeby nie powiedzieć brzydko. Ogólnie ta część kolejowa w Warszawie i ułatwienia, wszystkie przejścia dla pieszych w Warszawie, to się większość przynajmniej, bo większość jest stara, i infrastruktura kolejowa co do osób niepełnosprawnych to są bardzo przystosowane, tak to powiem, bardzo przystosowane do ich potrzeb. I tu dalej ścieżka rowerowa dochodzi do Nowogrodzkiej, gdzie będzie oczywiście przejście dla pieszych, to wiadomo, i dalej będzie jakiś perpetuum mobile ze ścieżkami rowerowymi. Nie wiem, jak to ma działać. Prawdopodobnie jakieś pasy dobrowe z podzieleniem na samochody i tak dalej w jednym kierunku. Wygląda to co najmniej ciekawie. Jeżeli to będzie działać, to jestem za, ale na pewno będzie przejazd rowerowy z jednej na drugą stronę ulicy Nowogrodzkiej. No i też przez Aleję Jana Pawła II dla rowerzystów. I akurat powiem wam, że to połączenie jest niesamowicie ważne. Wiecie czemu? Ponieważ dalej nie ma żadnej ścieżki rowerowej. Ani w rejonie tutaj właśnie Aleje Jana Pawła, ani w innej arterii. No chyba, że mówimy przy Marszałkowskiej, ale tam to jest ścieżka ze ślepym zakończeniem przy centrum. No i wtedy, jeżeli przejdziecie Nowogrodzką w kierunku centrum, to macie tą możliwość, że wszystkie te uliczki są jednokierunkowe, przynajmniej w większości, i mają kontrpasy rowerowe, czyli możecie właściwie pojechać wszędzie, do Politechniki czy w inne rejony, i rowerem nikt was się nie będzie czepiać, czy innymi urządzeniami UTO, chociaż tam to już jest trochę gorzej z tym. No także tak to wygląda. Po drugiej stronie, tak jak mówiłem, są głównie przejścia dla pieszych, w sensie chodniki. No i tak, dużo się zmienia co do pasów jezdni, w sensie, że jest ich mniej, w niektórych miejscach więcej. Ja mogę dać po prostu mapkę, jak to wygląda, jak dla mnie to jest bardziej przemyślane, nie będę go analizować krok po kroku, ale faktycznie bo poprzednio były dwa pasy główne, na przykład przy ulicy Złotej w kierunku Mokotowa, plus mega szeroki buspas na właściwie dwa pasy. Teraz są trzy pasy bez buspasa i chyba jak dla mnie to jest nawet lepiej. Wygląda to ładniej, logiczniej, a w niektórych miejscach to jest po prostu podzielone w różne ciekawe rzeczy. Dalej, jak sobie przejdziemy co do zielonych rejonów, to na przykład w końcu na przystanku tramwajowym dworzec centralny kierunek Praga, to w końcu tam taki był wielki plac, nie wiadomo po co. Tam tylko gołębie warszawskie siedziały i no wiadomo co robiły. Teraz w końcu pomyśleli, że tam mogą być na przykład tereny zielone. Nie wiem, czy będą krzaczki, było mi miło, ale póki co widzę, że tam będzie trawnik. Głównie to już nie ma żadnych krzaczków chyba poznaczonych, tak mi się wydaje, głównie te tereny zielone. No i tak, są przewidziane oczywiście parkingi, ale co ważniejsze, przystanki. Przy dworcu centralnym ma być jakiś jeden mega długi chyba przystanek, tam gdzie wcześniej był postój dla taksówek i mniej miejsc dla taksówek, które w sensie postojów. Umówmy się, postoje dla taksówek są ładne, ale jak są pod jakimś budynkiem, tak centralnie, no nie, przy jakiejś głównej ulicy, to bardzo mi się podoba. No i co do parkingów, bo zielone to po prostu rejony są właściwie wszędzie, będą się znajdować. Parkingi są ciekawe, trochę dziwne. Najprościej to pisać w ten sposób, że ZDM liczy do dwóch, a później to już im głowa eksploduje. Ponieważ wszystkie właściwie zatoczki dla samochodów oczywiście będą pod kątem, nie będą tak ani prostopadle, ani równolegle do drogi. Będą pod kątem, oczywiście z kątem takim, jakim się jedzie ulicą, żeby łatwiej było wjechać. I co najciekawsze, oni są tylko do dwóch. Są tylko dwa samochody, mogą się mieścić w jednej takiej wysepce. Z drugiej jednej strony to fajnie, bo tylko z jednej strony ci samochód obiją, jeżeli wiecie o co mi chodzi. Z drugiej strony, no takie trochę dziwne, może jeżeli będą gdzie drzewo co każde miejsce, to może będzie to ładnie wyglądać. Na mapie to wygląda tak, jak co najmniej by komuś coś z głową było nie tak, ale niech im będzie. Oczywiście są miejsca dla niepełnosprawnych, ale to chyba jest jasne. Są też wszystkie wjazdy w różnych rejonach, tam gdzie są jakieś miejscówki ważniejsze i ten Teges.
Także tak to wygląda. Po stronie WKD na ścieżce towarowej są takie jeszcze dwie wysepki zielone na środku ścieżki towarowej. Nie wiem, co tam jest, może jakieś drzewo czy coś takiego, dzięki czemu muszą ominąć je w jakiś sposób, albo studzienki, których nie mogli przestawić. Także siak wygląda to co najmniej komicznie na mapie, a zobaczymy, jak to będzie. Także tak wygląda przebudowa Alei Jana Pawła. Aktualnie, jak widzicie na zdjęciach, no to oczywiście idzie do przodu. Oni tam jeszcze mają, z tego co pamiętam, jakiś czas do zdobienia. W sensie, to jest krótka inwestycja, nie pamiętam, ile oni będą ją budować. Pewnie jeszcze za jakieś 2 miesiące, uda 3. No bo to nie jest jakaś duża przebudowa w końcu. Z tego co pamiętam, nawet do wakacji kiedyś mówili, że to skończą. Tak czy siak, to jest dosyć łatwa, prosta przebudowa, która na pewno zmieni na dobre tą część ulicy. No i będzie bardziej zielona, bo akurat w tym rejonie to był taki betonowiec i asfaltowiec w niektórych rejonach, że aż się nie chciało tam iść, naprawdę. A niektórzy musieli tam chodzić. Także to byłoby na tyle z dzisiejszego odcinka. I w ramach zakończenia właśnie tego odcinka połączymy się z Sykutem, który wam wytłumaczy, w jaki sposób możecie sami śledzić informacje, bo my może jeszcze zrobimy jeden odcinek i już to będzie gotowe. Albo ewentualnie jeden progres, jeszcze update, jak będziecie chcieli wiedzieć coś więcej. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzach. A jeżeli chcecie sami sprawdzić, jak to wygląda, Sykut wam właśnie o tym teraz mówi. Halo, halo? Istnieje specjalna strona internetowa www.nowaaleja.waw.pl, która pozwala śledzić inwestycje. Z miejsca wydarzeń, jak zawsze, zażenowany widokiem warszawskich hulajnóg, Jakub Sykut. Także tak, jest taka ładna, piękna strona internetowa, jak coś to wchodźcie. Jeżeli odcinek się podobał, zostawcie w kubie. No i co dużo nie mówić, dużo się naprodukowałem na właściwie bardzo małej inwestycji, przynajmniej jak dla mnie, bo to jest 2 przecznice. No ma, niech będzie 3. Ale 1 ulica właściwie. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, gdzie kolejne będzie albo metro Brudno, albo metro Chrzanów, zobaczymy, co będzie pierwsze, kliknijcie, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Pierwsze będzie Skyline. Cześć!